Cześć, witam wszystkich serdecznie. Tu Piotr z tej strony Scriptomajnik i dzisiaj trochę takich newsów. Jak widzieliście, trochę widać, że odbiło na Twitterze aż trochę bębni, na, po Facebooku też po niektórych grupach bębni, że przebiliśmy właśnie taki punkt, że może, może oczekiwać może dalszych wzrostów. Zobaczymy. Obecnie wszystko poszło do góry, mniej więcej, z takiej czołówki. Zobaczmy sobie, jakie, co najbardziej obecnie, looping 19, prawie 20%, holo, shiba inu, shiba inu speltoken, helium, torchain, Convex terra, Iota, graph, radix, avalanche To takie dwucyfrowe w ciągu doby wzrosty, reszta już jednocyfrowe wzrosty jak poligon, olympus Także trochę ruszyło Dobra ale przejdźmy sobie do Pewnej informacji Norwes zrobi taki artykuł mam nadzieję że poczytacie Albo już czytaliście Jak Prosperować z inflacji Chodzi o to mniej więcej że teraz Sami wiecie jest głośny temat inflacja A to, co na przykład y, my wrzucamy gdzieś tam w jakiś staking, y, gdzieś w jakiś interes, y, gdzieś w jakieś kopanie, y, farmy, i powiedzmy, mamy tam gdzieś powiedzmy 5, 8 czy 10% w skali roku, to w gruncie rzeczy nam te zyski pochłonie też inflacja. Że trzeba tak mądrze, mądrze y, 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 chodzi o to w tym artykule, że chodzi, żeby może rozdysponowywać tymi swoimi środkami. Inwestycyjnymi, żeby to właśnie jakoś załagodzić, albo po prostu wychodzić na plus. Także poczytajcie, bo fajna sprawa. Bo, jak wiecie, no inflacja niby w Polsce tam mówią 6,8%, ale ogólnie i tak jest wyższa, bo niektóre rzeczy podrożały. Tak samo w Anglii, gdzie mieszkam, sporo rzeczy podrożało. Nawet taki, tak na przykładzie węgla, powiedzmy. Moi rodzice kupowali po 1000 chyba 100 złotych, 3200 zł węgiel. Teraz już ten węgiel 1700, 1800, czyli prawie można powiedzieć bez mała 50% wzrósł, czy inne rzeczy. Także inflacja pożera e, nawet nasze zyski, bo tak to wygląda. Nie robiąc nic, to jeszcze gorzej tracimy. Wiadomo także, każdy musi się e, tutaj sobie dobrze w głowie ułożyć, gdzie wrzucać pewne, czy kryptowaluty, gdzie inwestować, czy jak działać. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Yy, Birake ma holding trading bonus. Też jest do poczytania dla Was artykuł, także warto też sobie sprawdzić. Tak jak Wam mówiłem ostatnio, że będę chciał otworzyć tą, tą skrzynię. No, mam nadzieję, że połowę, połowę tych 50 tysięcy. Nie ma teraz czasu. Tak jak mówiłem, wcześniej nie ma czasu. Teraz chcę pograć czy coś porobić, bo wiadomo, święta trzeba gotować. Dzisiaj Bigos, akurat już robię. Także jestem z doskoku i czasami sobie pogram. I 50 tysięcy punktów yy, tych Łąbaksów potrzebuję, tych tokenów, żeby otworzyć ten, tą skrzynię. I zobaczymy, co tu będzie. Myślę, że w dwa tygodnie się wyrobię, bo teraz akurat do końca, do piątku, kiedy są wypłaty, nie wyrobię się. Zresztą nie ustawiłem, żeby tego wypłacać, tylko po prostu zbieram, żeby otworzyć skrzynię. Także zobaczymy, co tu będzie. A ogólnie w puli jest prawie ponad 750 Eosów. Kto gra, może zarabiać Eosy lub bitcoina sobie tutaj ustawić. Poza tym, coś tam jeszcze tutaj ważną rzecz, że cake znowu spalił 6 milionów 605 tysięcy. Cake'ów już jest spalonych, także kejka coraz mniej, ale nowy, nowy, w każdym razie jest kopany. Wszyscy może liczyli na wzrosty, jak będzie przez ale były akurat spadki. Yy, I dzięki temu, że Bitcoin spadł, to też inne kryptowaluty nie rosły, mimo że miały fajne jakieś tam, może, yy, różne eventy, czy coś się działo, czy było coś palone. Także no trudno, ale kto kopie, ten kopie. Następna sprawa na Loom. Yy, Zaniec. Za całą godzinkę już będzie otwarty LBC Czyli już będzie można dodawać płynności Na osmozis do usd osmo i lumi usd Takie będą dwa pule Poza tym co tu jeszcze dla was miałem tutaj Tutaj wyłączymy na razie To już mówiłem Chodzi, 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 a oto o ten tekst. Wczoraj znalazłem, że coś się będzie też ciekawego działo na atomie. Rzadki deflacyjny atom z ograniczoną podażą lub bardzo niską inflacją zabezpie zabezpieczającej sieć wewnątrz kosmosu za pośrednictwem inten chain z Wyobraź sobie, co to oznacza dla propozycji wartości atom. 2022 rok może być rokiem, w którym będziemy dalej wzmacniać atom. No, jeżeli by się stało tak, że będą też trans tak podejrzewam, że będą też transakcje palone na Kosmosie zrobią podobnie, jak zrobiło Ethereum, podobnie już zrobił teraz Polygon i mimo że, na przykład, tak Ethereum i Ethereum tak samo jak Kosmos nie ma nie ma mark total supply, ale to też może dużo dać dużego kopa, że będą te Spalane no trans, transakcyjne tak myślę że oni chcą to wprowadzić wtedy by kosmos automatycznie właśnie Mógłby się stać właśnie deflacyjny ale poza tym jeżeli powie, pójdziemy sobie na kosmos jak ktoś pamięta od początku jak Weszedł w kepler wallet i sobie y, zaczął kopać kosmos bo w większości miejsc gdzie według walletów y, i kopania, czyli chodzi o stacking, kosmosa zawsze było 10% w stackingu Teraz na obecny moment mamy 13.63 i cały czas, co, co pewien czas przybywa Po prostu to co te Walidatorzy przez to przepływają pieniądze, co te filtry transakcyjne jest płacone, my dostajemy Troszkę więcej i właśnie ten stacking nam wzrasta I to jest zarąbiste, bo 10%, a już 13,60, ponad 3,5% mamy więcej teraz w takiego przy Atomie. To jest yy, dobre info i wzrasta. Poza tym ciekawe, czekaj, tutaj byłem, tu byłem, zaraz przejdziemy na Osmozis i tutaj. Tu mówiliśmy... Aha, Kronos. Na Kronosie zobaczcie jak już się ten ekosystem yy, rozrósł, także też, też, fajnie rosną. To cieszy. Mam nadzieję, że się będą rozwijać, mniej więcej też jak kosmos, bo jak widzieliście, kiedyś Wam pokazywałem, te taki kosmos ekosystem, no to jest, jest tam tego naprawdę masa, co, co, działa z kosmosem, co współdziała z kosmosem, także jest, jeszcze, tu się fajnie zaczyna dziać, ale jeszcze, jeszcze jest tu biednie. No, jak to można powiedzieć. Ale nie, myślę, że się też rozrosną, bo to, to też ma być to już jest ta jakby połączone z kosmosem Kronos i tak samo nie nie bałem z, z tym z Ethereum kosmos też będzie połączony a Kronos się będzie rozwijał przy tym dodatkowo także bardzo fajnie poza tym poza tym co jeszcze aha mówiłem wam że dostałem te 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 ciłały i zobaczcie jaka cena 1000 stóp ciłały to jest 85 centów a ja dostałem 70 70 tysięcy tej siłały, wow, czyli na, prawie na 60 dolarów. I to patrzcie, ja już mam 200 tysięcy tego, troszkę sobie dokupiłem, resztę cały czas reinwestowałem, czyli klajmowałem i ten i teraz już doszłem do 200 tysięcy, będę sobie to po prostu mm, zobaczmy ile dokopało będę sobie to po prostu teraz już wypłacał i zamieniał na Atom albo na USD, USD. Co parę godzin będę wchodził. Bo wyszedł mi tutaj z obliczeń, że ROI jest 1000, ponad 1200%. Ponad 1200% jest ROI. Czyli dość spory ROI. Czyli wykorzystuję sytuację teraz. Nie namawiam do tego, bo to nie jest porada inwestycyjna. To jest, to jest memcoin. To miejcie to na uwadze. Także można stracić, można zyskać. Ja dostałem 70 tysięcy sztuk z airdropu, plus y, troszkę doinwestowałem, resztę jest ukopu, także zrobiłem sobie taką pulę 200 tysięcy i teraz ją będę trzymał i cały czas wypłacał. Wychodzi mi na to, że przy 200 tysiącach 7 tysięcy będę miał y, dziennie, ponad 7 tysięcy dziennie tego tej ciłały śmiesznej. Śmiałem się z tego, ale 7 tysięcy ciłały to mi wychodzi to 6 dolarów mała w, na dobę. Przy obecnym tym etapie, zobaczmy sobie. Acz no, to nie muszę w sumie sprawdzać, bo wychodzi mi więcej. Jeżeli 1000, przy 1000 sztuk 85 centów, 100 sztuk, czyli 8,5 centa, no tak to yy, tak wychodzi. Czyli może, może, może na tym coś sobie zyskam. Tak dla zabawy na razie. No trochę, a czy trochę, no, ty gdzieś jedną trzecią tej kasy co dostałem 70 tysięcy i, i tak bym drugie dołożył i resztę, resztę z ukopu po prostu reinwestowałem, reinwestowałem. No i tak jak mówię, 1000, 3, 1200, 1300 mi roi wychodzi, także to bardzo szybko kopię, ale trzeba uważać i po prostu to, to sprzedawać. Poza tym, poza tym, poza tym, i przypomnę wam jeszcze, że Cały czas ten airdrop, jeszcze doszedł ten airdrop świąteczny na Rango Exchange. Także swapujcie, działajcie tam. Linki zawsze znajdziecie pod filmikiem. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Rango Exchange. Po prostu to jest taki multi, y, multi bridge na różne blockchainy i tam jak słapujemy sobie do różnych blockchainów albo to zwiększamy sobie szanse na airdrop. I poza tym cały czas jest na Defi Chainie, czyli tam gdzie jest Cake Defi. Cały czas jest bonus do odebrania, a tylko to jest bonus, jak to można powiedzieć, yy, yy, depozytowy. Trzeba w 50 wpłacić yy, i tam, powiedzmy, kryptowaluty. Lepiej trochę 2-3 dolary więcej, żeby tego bonusa zgarnąć, tam się zweryfikować, wrzucić to w stacking. Na następny dzień możecie tego bonusa wy po prostu wypłacić, a dostajecie 30 dolarów w, w deficzejnie, który na 180 dni jest zamrożony i wam stakuje. Dość fajnie się rozwijają, zresztą na razie Nasdaq podpisał tylko z nimi umowę i po prostu współdziałanie razem, bo wprowadzili aktywa też z marketów, czyli takie jak Tesla, Alibaba i inne ten akcje firm stokenizowane, także Nasdaq chyba wiedział co wybiera i współpracę z, z współpracę. Współpracę przybija, żeby, żeby działać razem. Także tyle z mojej strony. Przygotowania cały czas do świąt trwają. Mam nadzieję, że jeszcze jeden czy dwa filmiki zdążę Wam nagrać. No i wiadomo, to losowanie też zrobię, żeby żeby każdy widział to w piątek, w, w Wigilii akurat. Dla, dla kogoś to będzie niespodzianka przy okazji. Także trzymajcie się, cześć i do zobaczenia.